Witajcie. Dzisiaj akcja budowa. Niestety takie akcje też muszą być. Trochę kasy zawsze trzeba zarobić. To wam opowiem dzisiaj. Taką robotę mam zarąbistą. Ja wam pokażę. Tu. Widać coś? Nie widać. Poświecę latarką, będzie widać. O. Widać, tu są rury takie, słuchajcie, widzicie to? Rozdzielacze różne i tak dalej, trójniki, to wszystko trzeba przemalować na srebrną farbę kauczukową. Także robota bardzo ambitna, muszę wam powiedzieć. Widzicie? W życiu nie bym się nie spodziewał, że tak ambitna robota mnie kiedyś spotka. W każdym razie co? Ważne, że za to płacą i mogę to robić. Normalnie bym robił hydraulikę, lepsza. Powoli w sumie się rozglądam za jakąś lepszą robotą, bo tego mi się już nie chce robić. Ta farba jest po prostu śmierdzi strasznie i w ogóle bez sensu. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to wam powiem, że temat rolnictwa, no powiem wam, gryka w sumie nadaje się do koszenia. Znalazłem faceta, który ma kombajn, nie mogę się do niego dodzwonić, będę próbował. O. Tak wygląda dzień w tej chwili, wstaję, bo nie wiem, jest tylko pół do ósmej. Może jakoś tak, bajzel jak to na budowie. Także zobaczymy, co z tą gryką. Jestem sam bardzo ciekawy, bo mnie ten temat interesuje, chcę ją kosić. Zobaczymy, pogadam z Jarkiem później. O, tu kolejne takie grupy. No jest ciemno, kurczę, słuchajcie, bo na budowie jest ciemno. Przyjdzie dzień jakiś jaśniejszy, troszeczkę będzie później, to się zrobi jaśniej, ale bez sens, nie? Zrobi się później, będzie jaśniej. W każdym razie tak. Kosimy grykę. Muszę tylko z tym facetem dzisiaj obgadać temat tego kombajnu. Zobaczymy, może się do niego dodzwonię. Oczywiście dam wam znać, jeśli tylko coś będę wiedział. Powiem wam, ile za godzinę czy za hektar. Wiem, że to ma być taki jeden z nowszych modeli New Hollanda, taki żółty. Ale to wam wszystko jeszcze opowiem. Mam nadzieję, że Jarek z tego zrobi jakiś filmik. Tymczasem ja jestem w Monachium. No i tutaj jeszcze troszeczkę pobędę. Tu widzicie, jest takie są różne takie opisy kontenerów i tak dalej w różnych językach. Niemiecki, angielski, polski i chorwacki. Nie ma węgierskiego, nie wiem czemu, chociaż tutaj Węgrów jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo sympatyczni ludzie, naprawdę świetnie. Także to takie rzeczy. No i tyle, zobaczymy, pokażę wam w trakcie trwania pracy, jak to wszystko tutaj wygląda. Zapraszam do oglądania. No, łażę tutaj na drabinkę. Słuchajcie, część już tam pomalowana, ale to jeszcze nic nie widać, bo no nie widać, muszę latarką poświecić. No ale kicha, no nie widać. Dobra, nieważne. To jest robota niektóra nas, znaczy mnie i was interesuje, a tutaj raczej chodzi kwestia jest w tym, co dalej z tą ziemią. No powiem wam, że bardzo chcę to robić. Bardzo chcę kontynuować rolnictwo. Troszeczkę będzie mnie to kosztowało, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zaraz. No, w każdym razie co? Rolnictwo mam nadzieję kontynuować dalej. Bardzo to chcę robić. W sumie to trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić życie bez rolnictwa. Ale to wam w każdym razie tylko tak uspokajam, że u mnie się w tej chwili ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. I trudno mi określić, jak to powiedzieć wam konkretnie, natomiast na pewno będę chciał to kontynuować. To tylko tyle, żebyście się nie martwili. Oczywiście przy traktorach zostaje, to nawet nie ma dyskusji. Natomiast byłem ostatnio właśnie na tej ziemi, oglądałem tą grykę i tak dalej. Część tam, gdzie słuchajcie, są piachy, to te orzeszki tej gryki są puste. Ale tam, gdzie głębiej, po prostu, gdzie ta ziemia lepsza, no to już jest fajne, do zbioru gotowe. Oczywiście pogoda by się przydała taka fajna, żeby to można było kosić i wymucić, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dzisiaj będę rozmawiał z tym facetem od kombajnu. Zobaczymy, czy odbierze telefon, bo on też gdzieś tam pracuje. Zobaczcie, na czym to polega, że rolnik w sumie rzeczywiście, żeby coś po prostu zrobić, to musi gdzieś też jeszcze dorabiać, także tutaj widzicie mnie na tej budowie, widzicie też pewnie Grześka z Gry Oplon na budowie, pozdrawiam serdecznie. No i teraz ten facet właśnie ten, który ma kombajn, po prostu niby nowy kombajn i tak dalej, ale też gdzieś musi tam zasuwać.
Także powiedzcie, jak wy tam macie po prostu, czy u was, nie wiem, czy jesteście młodzi, to czy rodzice wasi też dorabiają, jeżeli dorabiają, to gdzie, czy na budowach, czy jak to wygląda, czy po prostu u kogoś, może we Wrocławiu, może w innym mieście, może w Poznaniu, nie wiem, w Warszawie, gdzie mnie oglądacie, skąd jesteście. Ale jak to u was po prostu wygląda, to też jestem ciekawy, jak to nasze rolnictwo z tej strony wygląda. No i oczywiście sami widzicie, że tu, żeby coś zbudować, to trzeba niestety te finanse po prostu ruszyć. No, inną sprawą jest to, jeśli jesteście rolnikami z dziada, pradziada, no to już macie tam wszystko ustawione. Niestety w moim przypadku, w Grześka przypadku i innych podobnych nam rolników, to nie jest takie proste. Dobrze, tyle. Tu zajmuję się jeszcze tymi rurkami. Na razie wam kończę tutaj tą relację w tej chwili po prostu z tego, co się dzieje i co będę robił. Dlatego, że zaraz może przyjść kierownik, żeby nie dar japy. To wolę po prostu, żeby mnie widział tutaj z tym pędzlem. W sumie fajna, lekka robota, no ale no jest jaka jest. Dobrze płacą, to jest najważniejsze. No słuchajcie, zrobiło się jasno, ale nadal jest zimno. Co prawda już nie 3 stopnie, bo zrobiło się troszkę lepiej, ale to jest lipa, nie robota, takie coś. W każdym razie co, jeszcze tak na chwilę wam powiem o pracy nad tą farbą, którą malujemy. To jest jakieś dziadostwo straszne, bo chciałem sprawdzić zakres temperatury pracy tej farby. Okazuje się, że ona przy plus 3 stopniach to ledwo co po prostu zipie i nie chce się nią malować, nie da się malować. Ona po prostu zbyt się robi gęsta i tam kicha taka. Także z tymi kauczukowymi farbami to też trzeba uważać pod tym względem. No oczywiście trujące w cholerę, bo tam jest bisfenol A, jest formaldehyd i inne całe dziadostwo. Także ten, kto wie po prostu, co to są za trucizny i z czym to grozi, no to wie, a ten, który nie wie, no to polecam się dokształcić. Jak będziecie kupowali wszelkie maści, farby czy lakiery, to albo malować na otwartych przestrzeniach, albo dobrze się zabezpieczyć. To jeśli chodzi o to. A natomiast jeszcze wracając tak do rolnictwa, no to tak, do tego faceta dzwoniłem, nie mogę się dodzwonić z tym kombajnem, bo tam słyszałem, że właśnie on też tam pracuje i tak dalej. Nie odbiera teraz wtedy w pracy telefonów, to temat na razie musi, no czekam, będę go w każdym razie cały czas pilnował, żeby tą grykę kosić, także to mi na tym zależy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to opowiadałem wam o tym Ursusie, no kurde blade, zabieram się, słuchajcie, do tego Ursusa jak pies do jeża, bo z jednej strony chciałbym wam pokazać zdjęcia tego ciągnika, a z drugiej strony nie mogę znaleźć tego zdjęcia właśnie ze ścianki w Ursusie, tam gdzie widzieliście te wszystkie prototypy, w którymś z filmów pokazuję wam prototypy C325, pokazuję właśnie pierwszy model C325 i tak dalej, inne takie rzeczy, to tam są właśnie te zdjęcia na tej ściance właśnie i tam potem jest 30, tam 28 i tak dalej, i tak dalej. Jest ten właśnie jedyny taki wyjątkowy Ursus C325, ale on wygląda już jak 28 i tam po prostu ma maskę 28 i tak dalej, a na masce mamy naklejone 325. No i to właśnie udało mi się to wyjaśnić, dlaczego tak jest i co się z tym dzieje i kiedy i ile tego było. Także to jest, myślę, że bardzo, bardzo taka ciekawostka dotycząca właśnie tegoż modelu, bo są ludzie, którzy po prostu kupują sobie stary ciągnik, żeby mieć stary ciągnik pod domem, a są tacy, którzy się tym bardzo interesują i chcieliby wiedzieć dokładnie, co mają, a są też tacy, co obojętnie po prostu co tam ma, nieważne, że to jest maska, że to jest 25 z maską od 30, to nie o to chodzi, to tam silnik jeszcze też od 30 i też nie o to chodzi. Także zależy, co kto lubi. Ja bardzo lubię na przykład te właśnie badania takie historyczne, co tam było i rzeczywiście jak to ma wyglądać, a nie żeby sobie robić jakieś ulepy, bo to raczej nie w moim stylu. Także to tylko taka informacja dotycząca tego Ursusa. Ja mam nadzieję, że odnajdę te zdjęcia, bo teraz i taka trochę przeprowadzka i nie przeprowadzka i to wszystko się po prostu u mnie tak zmienia. Ta sytuacja jest dosyć dynamiczna. I tyle, dlatego po prostu nie mogę tych zdjęć odnaleźć, ale jak zrobię porządek, to na pewno one są gdzieś w kartonie spakowane, na pewno je znajdę i wtedy wam pokażę. Tu widzicie pociągi, bo jesteśmy w Monachium, no i gdzieś tutaj musi być jakaś magistrala, te pociągi z tą i z powrotem śmigają, także to nie o to chodzi tutaj, to tylko takie jaka ciekawostka. Jest tego tutaj, śmiga dosyć dużo z każdej strony. To słuchajcie, tyle.
Jeszcze raz przypominam, jakbyście tam mieli jakieś pytania, czy też może byście mi opowiedzieli właśnie, bo też mnie to interesuje, ilu z Was pracuje dodatkowo oprócz prowadzenia rolnictwa, ile musi pracować, ile chce pracować, bo to też jest ważne. Jak sobie radzicie z tymi w ogóle maszynami, bo bierzecie, no nie wszyscy, ale są ludzie, którzy biorą na przykład sobie właśnie nowe kombajny, nowe ciągniki, a to jest słynny ICE, taki po prostu tutaj najszybsza kolej w Niemczech, tak nie wiem, ona 300 wy, czy tam ile leci. Często można go zobaczyć, jak śmiga. To w każdym razie, jak sobie z tym radzicie? Czy rzeczywiście te maszyny mają obłożenie, czy one zarabiają na siebie, czy są w stanie zarobić na siebie? Czy to po prostu potem przychodzi komornik i oddawaj sprzęty? Jak sobie tutaj, jak w tym kierunku, jak to u Was jest? Jakie macie doświadczenia? Co słyszeliście po prostu? Że może te Wasze komentarze komuś będą mogły w jakikolwiek sposób pomóc? Może będzie tak, że ktoś będzie chciał, będzie się zastanawiał i weźmie Wasze uwagi do serca i to jakie będzie podejmował decyzję. Dobra, to tyle na dzisiaj. Tutaj z tej budowy widzicie. Tak to wygląda. Grzesiek pewnie też robi na podobnej albo na innej. No nie wiem, zobaczymy. Zdzwonię się z nim, zobaczymy, gdzie on jest. Sam jestem ciekawy. Dobra, trzymajcie się. Cześć.